I Biedronka mnie uratowała. Nigdy by nie zostawiła w potrzebie swojej najlepszej przyjaciółki. Masz kłopoty z uszami, nie kręciło ci się w głowie na wieży Eiffla? Och, skąd? Biedronka tak dobrze mnie zna, że przyniosła mi zatyczkę do prawego ucha. Prawego? Powiedziała prawego ucha? Dziś rano mówiła, że dzwoni jej w lewym uchu. Wreszcie ją zdemaskuję. Zamierzasz wszystkim powiedzieć? Jasne, że tak, Lila, to... Kłamczucha. Tak, wiem. Ale czy powiedzenie o tym głośno naprawdę coś da? Jeśli ją upokorzysz, poczuje się zraniona. Sprawiając przykrość, nie przemienisz złego w dobrego. Znamy się z Biedronką jak łyse konie. Mamy stać z boku i słuchać tych kłamstw? Skoro oboje znamy prawdę, czy to ma znaczenie? Masz rację. Może nie warto tym się zajmować. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, proszę pani. Cieszę się, że podjęłaś słuszną decyzję. Hej, fajnie jest tu z tyłu. Lila? Jestem. Adrien? Obecny. Max? Jestem. Uspokój się, Marinette. Marinette? Musisz się skupić, bo inaczej wylecisz ze szkoły. A wtedy nigdy nie zamieszkasz z Adrienem. Nie będziecie mieć trójki dzieci i chomika imienia. Marinette! Pani już 3 razy wyczytywała twoje imię. Chyba jednak masz problemy ze słuchem, Marinette. Może lepiej przesiąść się do przodu, do Lili. Proszę pani! To jest coś niesamowitego. Moje szumy uszne całkiem nagle zniknęły. Zupełnie. To jakiś cud. Na pewno dzięki Biedronce. Mogę już siedzieć z tyłu. Przepraszam, mam pytanie. Czy mogę usiąść obok Marinette? Nie możemy z Nino przestać gadać. Myślałaś, że pozwolę najlepszej kumpeli siedzieć samej? Ja też mam pytanie. Mogę się przesiąść? Chciałbym znowu usiąść z Nino. Sorki, Lila. To mój najlepszy kumpel. Mogę też wrócić na dawne miejsce? A ja mogę usiąść tak jak wcześniej? Ja też! To kamerka? No jasne! Kto lepiej zrobi film o czarnym kocie i Biedronce niż Biedronka i czarny kot? Juhu! Raczej nie patyczkuję się z przeciwnikami. Zabierz im Miracula! Nie mają szans! Nic nie widzę! Pilnuj, Miraculum! On może być wszędzie! Padnij! Wszystko w porządku tam na dole? Tam jest! Nie? Uciekł nam. Nie zaatakował, kiedy nic nie widzieliśmy? Nie rozumiem, to całkiem bez sensu. Pewnie nie wszystko widzieliśmy. Sprawdźmy na kamerce, co się wydarzyło. Pilnuj, Miraculum, on może być wszędzie! Wcisnęłaś nagle pauzę? Nie, zauważyłeś, że się nie rusza? Nie, miałem zamknięte oczy przez dym. Ja też! Dobra, czyli dlatego nie zabrał nam Miraculów. Kiedy nikt go nie ogląda? Przestaje się ruszać. Czyli tak jak z filmem. Jeśli nikt go nie ogląda, to tak jakby nie istniał. Już wiemy, jak go pokonać. Ha! To najdziwniejsza animacja, jaką widziałem. O, trudno będzie zniechęcić ludzi do oglądania go. Bilety już wyprzedane. Czas na napisy końcowe, czarny kocie. Zamknijcie oczy, przestańcie na niego patrzeć. Może jest bardzo kolorowy, ale równocześnie na maksa niebezpieczny. Nie bój się. Ojej. Telewizja? No ładnie, kocie, zajmij się nim. Halo? Zazdrościsz nam popularności? Dworuj sobie, ile chcesz, ale jak ci odbiorę Miraculum, wszyscy szybko o tobie zapomną. Oh,
Którzy widzicie mnie teraz na ekranach. Gdziekolwiek jesteście, zamknijcie oczy i nie patrzcie na Animaestra. Wyłączcie odbiorniki. Dlaczego ten autobus wcale nie hałasuje? Ach, to nowoczesny autobus z napędem elektrycznym. Elektryczny autobus? To wszystko nie tak. Autobusy hałasują, spalają paliwo i tworzą czarny, śmierdzący dym. Precz z nowoczesnością! Co to jest? Teraz po Paryżu lata jakaś dziewczyna superowat? Tak, dziewczyna superbohaterka. Jesteś nie na czasie. To wszystko nie tak. To zadanie policji lub armii, by pilnować porządku i prawa. Nie twoje. Parę minut przed otwarciem nowej linii Gwiezdnej Kolei dostałam informację, że Supergirl terroryzuje nasze miasto. Usunę z Paryża cały ten nowoczesny nonsens, poczynając od ciebie! Tak właściwie wcale nie jestem taka nowoczesna. Moje Miraculum jest z czasów starożytnych. Za mojej młodości nie mieliśmy superbohaterów. W moim Paryżu nie ma miejsca na takie bzdury. Zdaje się, że Biedronka otwiera właśnie nową linię transportu powietrznego. Tak? Wyciągaj pazury! Spokojnie, Kropeczko! Już tu jestem! Dzięki, kocie, ale nie zawsze chłopcy muszą ratować dziewczyny. Uważasz, że jestem staroświecki, tak? Oj, znam gorszych od ciebie. Czekaj, aż poznasz piekar X-a. Dzięki, Jan. Co ty robisz? Filmujecie? Telefony są do telefonowania, a nie filmowania! To wszystko nie tak! Hej, to jest cenzura! Jak za starych dobrych czasów. Piramida egipska przed Dworem Królewskim! Przecież to wszystko nie tak! Połączenie starożytności z nowoczesnością. Osobiście lubię tę szklaną piramidę. Można być nowoczesnym i jednak szanować tradycje. To hańba! Zdrada! Lepiej zniszczmy tę jego buteleczkę. Masz rację, pewnie w niej ukryła się Akuma. Nie nadajecie się do niczego! Nie macie żadnego doświadczenia! Dziewczyny, sprawa jest bardzo poważna. Adrian i jego tata są zaproszeni na ślub na angielskim dworze. I to jest takie pilne, że ściągnęłaś nas tutaj w sobotę z samego rana? Nie rozumiecie! Kagami z mamą też tam jadą, a to oznacza, że Adrian spędzi razem z tą dziewczyną calutki weekend! A jeśli Adrian zachwyci się jej pięknym strojem i fryzurą i będą tańczyć razem na przyjęciu, a jak pojadą dorożką na romantyczną przejażdżkę po mieście, wtedy będzie koniec świata! Pociąg do Londynu odjeżdża dokładnie o 11:00. Za niecałe 2 godziny! Musimy coś zrobić! Szybko! Możemy zorganizować protesty i namówić kolejarzy do strajku. Nie, wtedy na bank polecą prywatnym helikopterem. Ja wiem! Przebierzemy cię za brytyjską megagwiazdę Adeline, żebyś mogła wejść do pałacu Buckingham! Podczas przyjęcia odciągniesz Adriana od Kagami i będziecie razem tańczyć walca i... A potem Adrian odkryje, że jesteś kimś innym i będzie rozczarowany, bo nienawidzi kłamstw. Wtedy bez pamięci zakocha się w Kagami, która nigdy nie oszukuje, a ciebie zamkną w londyńskiej Tower. A może po prostu porwiemy Kagami? I już. Tak nie można. Nie możemy czegoś takiego zrobić. Posłuchaj, Marinette. Najlepiej, jeśli po prostu wyznasz wreszcie Adrianowi swoje uczucia, zanim pojedzie do Londynu. A nie możemy jednak zastosować planu Juleki? Nie mogę tego zrobić. Kiedy się do niego odzywam, kompletnie mi się język plącze. Próbuję od miesięcy i... I masz rację. Pora wreszcie to zmienić. Zdobędę się na odwagę. Dzięki. Na pewno sobie poradzisz? Tak, jasne. Potem wszystko wam opowiem. Na razie! No, czarna kropeczko, dzisiaj masz łatwiejsze zadanie. Tego nie byłabym pewna. Zdaje się, że mamy dzisiaj aż 2 przeciwników z różnymi mocami. Słuchaj, uważnie, Biedronku. Jojo, niech będzie twoją tarczą.
Au! Oni mają zamienione Miracula. I chyba nie radzą sobie z nowymi mocami. Wykorzystaj to, Reflektor. Miracula są na wyciągnięcie dłoni. Tak, władco ciem. Ja to mam pecha. Zamiast jednej muszę złapać dwie akumy. Nie, jedną akumę i jeden amok. Reflekta to po raz drugi sprawka władcy ciem, ale ta jej wielka lala to emopotwór stworzony przez posiadacza Miraculum Gavia. Okej, czyli szukamy u Reflekty przedmiotu za kumą, a u tej lalki amok. Poradzisz sobie, czy zamieniamy się? Daj spokój. Doskonale wiem, co robię. Muszę tylko zawołać szczęśliwy... Zaczekaj! Czemu mam czekać? Bo jest za wcześnie i za mało wiesz o swoim przeciwniku. Uważaj! Reflekta steruje tą gigantyczną lalą. Ale nie wiemy, gdzie jest ukryta akuma i amok. Tiki! To jest magiczne więzienie, Marinette. Dlatego nie potrafię cię nigdzie znaleźć. A? Stąd musi być jakieś wyjście. Te róże dał mi dzisiaj czarny kot. Okej. Może nie jestem księciem, ale mam dosyć wdzięku, by ją uwolnić. Masz się do niej nie zbliżać. Marinette! Marinette! Nic mi nie jest. Uda mi się. Może nie jestem w niej zakochany i straciłem moją broń, ale i tak mnie nie powstrzymasz. Nigdy się nie poddam. Nigdy. Nie jesteś godzien mojej córeczki. Zabierz mu pierścień! Zabierz mu go! Mam cię! Co jest? Co tu się dzieje? Opa, miły motylku! Kropeczko! Uratuję was! Nie! Znajdź lepiej Marinette! Musi gdzieś tu być! Spokojnie! Ona już jest w bezpiecznym miejscu! Moja cudowna, jak zawsze. Jak można się w niej nie zakochać? No, ma też parę wad. Oczywiście. Nie wylądujemy na cztery łapy, więc chyba przyda nam się odrobina szczęścia! Szczęśliwy drop! O nie! Nie mogę nigdzie znaleźć Biedronki! Jak ja sobie teraz poradzę bez niej? Czarny kocie! Jestem tutaj! Kropeczko! Skoro odzyskałaś głos, to znaczy, że pokonałaś Cichoszała! Możemy się już spotkać! Tak, tak! Już jest bezpiecznie! Spotkajmy się przed studiem! Czekam na ciebie! Dobra, już idę! Spotkamy się za chwilę przed studiem! Jesteście najgorszymi superbohaterami świata! Jak możecie zdradzać przeciwnikowi swoje plany i co to za lipny szczęśliwy traf? Myślałem, że to musi być magia czy coś takiego, a nie jakieś zmyślne, ręcznie robione dziwactwa. Spóźniłaś się. Coś cię zatrzymało? Haha! Myślałeś, że nas złapiesz, Cichoszale, ale myliłeś się. Biedronka wciąż ma swoje supermoce. To niemożliwe. Zabrałem ci twój głos. Jak niby zdołałaś wypowiedzieć szczęśliwy traf? Nie wiem, w czym odkurzacz lepszy od tamtej lampy, ale przynajmniej masz swój prawdziwy, szczęśliwy traf. Ostrzegam cię, kolego! Z Biedronką nie wolno zadzierać! Łap to, Kropeczko! Kataklizm! Yeah!
Nie boję się ciebie. Koty mają 9 żyć. Kiedy Biedronka nie ma problemu, to w tym roku znowu mamy złotą płytę. Proszę, żebyś przestał! Radzili sobie, zostańcie z nami! Czarny kocie, jeśli ktoś dostanie wiadomość, nie pozwól mu jej otworzyć. W ten sposób Oni-chan się teleportuje. Czarny kocie! Tak bardzo mnie boli. Zdaje się, że złamałam sobie nogę. Kropeczko, muszę pomóc Lili. Zaraz wracam. Czy jesteś pewny, że cię nie nabiera? To raczej niemożliwe. Widać, że naprawdę ją boli. W takim razie przyda mi się mała pomoc. Szczęśliwy traf! Może pan ją zawieźć do najbliższego szpitala? Już przegrałaś, Biedronko. Adrien będzie mój na zawsze. Nie! Tak! Odbierz jej Mirakulum! Zostaw mnie! Tak się zdarza, gdy się nie nosi ochraniaczy. Nie! Proszę nie odbierać! A jeśli to nagły wypadek? Jej noga to nagły wypadek! Bardziej martwiłbym się o jej czoło, bo z nogą wszystko w porządku. Chciałaś, żebym zostawił Biedronkę sam na sam ze złoczyńcą? Aż tak bardzo? Jej nienawidzisz? Ja? Ależ absolutnie! Jak mogłeś tak pomyśleć? Przecież Biedronka doskonale poradzi sobie w walce z Oni-chan! Zachowałaś się po prostu obrzydliwie. Powinnaś się wstydzić, wiesz? Proszę, niech pan przeczyta wiadomość. Nie! Tylko nie to! To na pewno nagły wypadek! Biedronka! Niespodzianka, Oni-chan! A co ja tutaj robię? I powiedz mi, kto cię tak związał. Węże strażackie są takie mocne, że ze 2 godziny będę cię z nich rozplątywał. Naprawdę? Chwila! Wiem, co zrobimy! Tak, Kropeczko? To królowa mego serca. Jasne, za chwilę ci ją przyprowadzę. Hej! Zaczekaj, moja noga! Szczęśliwy traf! Kotaklizm! Nie doszłoby do tego, gdybyście się trochę wcześniej po mnie zjawili. Dzięki, Chloe, to bardzo pomaga. Gdybym miała Mirakulum pszczoły, mogłabym ci pomóc. Rozwaliłabym tych dwoje. Nareszcie. Mamy plan, musisz posłuchać. Ha! Nie ruszaj się, ty nędzny kocie! Hej, kici, 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 chodź tu! Sabrina! Zmieniłam zdanie! Chcę mieć moce Biedronki, w końcu na nie zasługuję. Skoro oni mnie odrzucili, to wolę jednak dołączyć do waszej ekipy. Doskonale! Tak jak zaplanowałem. Majuro, odbierz Mirakulum czarnemu kotu. Och, tak się cieszę! Będziemy się wspaniale bawić. Proszę, daję ci moce Biedronki. Dzięki, Mirakulio. Naprawdę mi jej brakowało. Pomyliłaś mnie z jakąś żałosną iluzją i ty się nazywasz moją przyjaciółką? Osłona! Nawet o tym nie myśl. Kataklizm! Czarny kocie! Przepraszam, Kropeczko. Walczyłem tak długo, jak mogłem. Szczęśliwy traf! Kataklizm! Wracaj, Majuro! Mamy już Mirakulum pszczoły! Mirakulia rozprawi się już z Biedronką i czarnym kotem! Zajmę się tym! Zgubiłaś coś? Chloe, goń Majurę! Pewnie wraca do Władcy Ciem! Nie zawiedziesz się na mnie, Biedronko!
Skoro moja mama nie wie, że jestem Biedronką, to na pewno nikt nie wie. A co z nami? Myślisz, że my wiemy? Czuję, że nie jesteśmy tylko drużyną superbohaterów. Myślisz, że my... Na to wygląda. Więc na pewno wszystko sobie powiedzieliśmy. Nie ukrywałbym tożsamości przed swoją ukochaną. Skoro my jesteśmy superbohaterami, to co to za stworki? Nie mam pojęcia. Nie możemy uciec, musimy im pomóc. Nie wiemy, kim jesteśmy, ani kim oni są. Nie zamierzam pomagać jakimś nieznajomym. Możesz nie pamiętać, kim jesteś, ale jednego możesz być pewny. Jesteś egoistą oraz totalnym tchórzem. Ja? Tchórzem? Wcale nie jestem tchórzem. Ja jestem wolnym duchem, więc jak chcesz, to zostań, ale ja się stąd zmywam. Czy on poleciał po pomoc? Na to bym raczej nie liczyła. Biedronko, czarny kocie, lepiej się poddajcie i tak nie uciekniecie. Pamiętacie swojego przyjaciela Amnezję, prawda? Nie mówcie, że o nim zapomnieliście. Nie jestem przekonany, czy ten potwór jest naszym przyjacielem. Jedno jest pewne. Jeśli jesteśmy superbohaterami, to nie może odkryć naszej tożsamości. A może zastosowalibyśmy dywersję? Uciekajmy stąd z kodami ewakuacyjnymi, dobrze? Przepraszam, mogę pożyczyć? Zadzwonię do ciebie. Kiedy tu nadejdzie, spróbujemy uciec. Użyję taśmy, żeby przyciągnąć potem telefon. Gotowy? Nic dziwnego, że się w tobie zakochałem. O-o, złapani! Zapomnieliście wyłączyć telefony! Nie! Co? Kolejną broń wyciąga z futerału od gitary. Musimy zablokować jej do niego dostęp, a potem go zniszczyć. Gotowi? Druga szansa! Druga szansa! Czekaj! Druga szansa! Druga szansa! Druga szansa! Czekajcie, tym razem wiem, co zrobić. Koniec twoich rządów, mała Akumo. Czas wypędzić złe moce! Mam cię! Papa, miły motylku! Niezwykła Biedronka! A co ja tutaj robię? Zaliczone! Historia znowu się powtarza, Biedronko. Ale zapewniam cię, nadejdzie dzień, kiedy to ja ją napiszę od nowa. Dziękuję ci za zaufanie. Byłeś trafionym wyborem, Luka. Na pewno niedługo znów się spotkamy. Spadam! A może obejrzymy razem kreskówkę? Mam tutaj wesołego kartofelka. To bajka dla przedszkolaków. Ja jestem już duży. A może pobawimy się śnieżną kulą?
Hej, a co to? Nic takiego. Hej, to nie fair. Powiedz, dla kogo te prezenty? Widzisz, nie powiem ci, że to prezenty dla Adriana na kolejnych 35 urodzin, bo wtedy Nino się dowie i zdradzi Adrianowi, który pomyśli, że jestem całkiem szalona. A może faktycznie jestem? Nie mogę ci powiedzieć, że jestem jednym z elfów pomocników Mikołaja i pilnuję dla niego świątecznych prezentów, ale pewnie cię to nie obchodzi, bo prezenty są dla dzidziusiów, tak? A ty już jesteś duży. To nieprawda! Co? Że jesteś już duży? Nie, że jesteś pomocnicą Mikołaja! Nic więcej nie mogę ci zdradzić. Zaczekaj, czyli możesz mi dać wcześniej mój prezent gwiazdkowy? Robotek Totalny Destruktor! Wiadomo, to będzie największe pudełko! Chwila, moment. Myślałam, że zabawki są dla dzieci. Bo są! W większości wypadków, ale robotek to co innego. Co ty nie powiesz? Przykro mi, ale należy przestrzegać świątecznych zasad. Prezentów nie otwiera się wcześniej. Mikołaj daje je na gwiazdkę, nie na Wielkanoc albo Halloween. Inaczej mógłby je wręczać króliczek albo czarownica na miotle. Ale skoro go znasz, to mogłabyś zapytać. Zadzwoń do niego albo wyślij mu maila. O nie, nie wolno przeszkadzać Mikołajowi, szczególnie w święta. Przez resztę roku jest na biegunie północnym i pilnuje produkcji zabawek. Zresztą twojego prezentu tu nie ma. Elfy nie pilnują prezentów znajomych dzieci. Twój musi być u innego elfa, tylko Mikołaj wie, gdzie go znaleźć i kto ma co dostać. Ma listę grzecznych dzieci. Ale jest jedno odstępstwo od tych zasad. Naprawdę? Powiedz, co takiego? Mikołaj dopuszcza jeden wyjątek, ale tylko dla najgrzeczniejszego dziecka na całym świecie. A kto jest najgrzeczniejszym dzieckiem na świecie? Może Biedronka? W sumie ratowała Paryż miliony razy, to ma sens. A może dzieciak, który sprząta po sobie cały bałagan i bawi się po cichu zabawkami odpowiednimi do jego wieku? O, cześć, mam na imię Max. Czy jesteś wspaniały i sławny? Kelki, nie ma na to czasu. Max nadaje się idealnie, zaufaj mi. Idziemy do ostatniego wagonu, do drzwi prowadzących do kabiny sterowniczej. Tam jest rakieta. Musimy iść szybko i sprawnie. Ja okiełznam rakietę, a czarny kot użyje kotaklizmu. Wtedy ty musisz teleportować pociąg na ziemię, żebym mogła użyć czaru Biedronki, który wszystko naprawi. Jasne. Musisz tylko powiedzieć Kelki, pełen galop. Kelki, pełen galop. Czekałam na was, moi drodzy superpasażerowie. Nie powstrzymacie mnie przed realizacją kosmicznych marzeń. Mam zamiar podbić wszechświat. Moje małe drony! Atak! Bon voyage!
Przepraszam, chyba pomyliłem współrzędne geograficzne. Podobno twoja klasa zamierzała odwiedzić Londyn. Nie. Prawda czy fałsz? Czarny kot przebrał się w żółty strój pana banana? Jest spoko! Spoko. Zaraz odkryjemy tożsamość czarnego kota, a jego mirakulum będzie wreszcie moje! Taki widok jest raczej niecodzienny. Łowco kwami, obiecałem ci kwami i proszę bardzo. W zamian za to chcę dostać wszystkie mirakula. Przede mną nie uciekniecie, nie macie szans z łowcą kwami. Więc spróbuj nas złapać. Czarny kocie, czy to ty? Biedronka? Kiedy już myślałem, że cię znam, nagle znowu mnie zaskakujesz. Miło mi, ale nie jestem Biedronką, tylko Multimyszą. Biedronka przysłała mnie po twoje mirakulum, by pokonać łowcę kwami. Dlaczego mam ci zaufać? Biedronka mi zaufała, powierzając mirakulum, prawda? Powiedz jej, że mam nadzieję, że uwolni plaga. Okej, dziękuję. Aha, Biedronka powiedziała, że macie spotkać się na dachu. Wyłapię was wszystkie! Twoja pani nas zawiodła, Tiki. Już po nas. Biedronka? Wiedziałam, że się tu zjawisz. Nigdy bym cię nie porzuciła. Plak! Mulo? Połączcie się! Tiki? Mulo? Połączcie się! Kataklizm! Wykrywacz metalu? Kiedy stworzyłeś emopotwora, umieściłeś amok w swojej lasce, tak? Zgadza się. Czy ona może była zrobiona z metalu? Częściowo tak. Twoja laska może być tylko w dwóch miejscach. Na gruzach świątyni lub... Hej! Szybciej, kropeczko! To coś właśnie połknęło moją broń! Kryj się, mistrzu! Czy to dobry moment na przytulanie? Chcesz odzyskać swój sprzęt? O nie, tylko nie jęzor. Tak! Świetnie się spisałeś! Trzymaj te dwa mirakula dla mnie podgrzane i zjedz sobie pozostałe, na które zasłużyłeś. Gniomy, gniomy, mirakulum! Jejku, wewnątrz jest jeszcze większy. O! Znalazłem! Co to ma być? Czy on w ten sposób trawi, czy co? Wszystko, co połknie, zostaje tu na wieki. W takim razie musimy szybko odnaleźć laskę mistrza Fu. Żegnaj, drogi przyjacielu. Byłeś najlepszym kwami, o jakim mogłem marzyć i wspierałeś mnie przez lata. Służenie tobie to był wielki zaszczyt. Wiedziałam! Jest nienaruszona, inaczej emopotwór przecież by zniknął. Życzenia się spełniają. Kataklizm! Koniec twoich rządów! Pora wypędzić złe moce! Mam cię! Pa, pa, miły motylku! Nie! To niemożliwe! Nic mi nie jest. Kontra riposta! Gotowi? Start! Zrobię z ciebie zaraz, Sasz Mimi! Nie, 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 nie.
Może zamiast udawać Mima, wezwiesz na pomoc czarnego kota? Dobrze, wiem, co robię. Uważaj, pokazywana rzecz znika, gdy mówisz. Dziękuję, kapitanie Wiadomik. Au revoir! Koniec! Zwycięża Mim! Gadałaś celowo? Pokazałaś swoje jojo? Błyskotliwa jak zawsze. Wygrałam, graczu 2-0! Wypuść nas! Tylko jedna runda? Co to za zabawa, Biedronko? Walka trwa, póki nie pokonasz wszystkich postaci z gry. Ale to będzie trwało w nieskończoność. I to jest w tym najlepsze. Im dłużej, tym lepiej. Teraz ja! Melobestia, nawałnica, ekstra! Ciut za odważnie, jak na pierwszą bitwę. O, mój kotowtór! Nie, jak dla mnie przewidywalny. To za proste. Szybko! Wybierz kotowtóra i użyj kataklizmu, żeby zniszczyć tę grę. Dobra, skoro tak się śpieszymy. Chyba sobie ze mnie żartujesz. Co? Zawsze chciałem tresować gołębie. Tylko, że na tym poziomie nie ma żadnych gołębi. Jeden przyleciał i dam mu na imię Ognisty Feniks. Chyba Gamoniasty Feniks. To będzie najszybsze zwycięstwo świata. Siaty, latający szczurze! Ha! Za nogę go i pach na ziemię! Salto i na łopatki! Czyszczenie twarzy piórami! Zabójczy łokieć! Pango wygrywa! Przybij, Ognisty Feniksie! Bardzo dużo razem już przeszliśmy. Nie przestraszy nas jakaś nawałnica, prawda, kotku? Jak zwykle zgadzam się z tobą w 100%. Im dalej Ziemia odsuwa się od Słońca, tym niższą temperaturę odczuwamy. Klaro, powiedz nam, jak sytuacja? Dochodzimy do minus 40 stopni Celsjusza. Warunki są ekstremalne, ale Biedronka i Czarny Kot mają specjalne kostiumy na mróz, więc mają wyrównane szanse z nawałnicą. Wszystko w porządku, Klaro? Przerwało transmisję. Mróz spowodował uszkodzenie kamery, ale obserwuję walkę. Wszystko idzie dobrze. Biedronka użyła szczęśliwego trafu. Zdobyła jakiś mały przedmiot. Wygląda jak kredka. Co ona z tym ma zrobić? Czy Biedronka będzie coś kolorować? Czarny kot trzyma kserokopiarkę. Niewiele widzę, ale Biedronka chyba chce coś skserować. O, jaki potężny błysk! Chwila, nawałnica została pokonana! Królowa pszczół zrobiłaby to 1000 razy lepiej i szybciej. Pewnego dnia wyślę was na orbitę, Biedronko i Czarny Kocie! I co, mamo? Umiem być nieuchwytna jak wiatr. Dzięki za mirakulum, Biedronko. Miło cię poznać, Czarny Kocie. Jestem Ryuko. Co ty robisz? To nie był nasz plan. Jaki plan? Ikari Gozen. Biedronka pomogła twojej córce uciec, dając jej mirakulum. Nie wiem, jak to zrobiła, ale chcę dostać jej mirakulum. Kagami, ponownie mi się sprzeciwiłaś. Tym razem przy pomocy tych niby bohaterów. Zapłacicie mi za to! Ryuko, nasz plan. Long na pewno ci o nim opowiedział. Nie, stańcie gdzieś z tyłu. To osobisty konflikt między matką a córką. Uwaga! Nie!
Kotatyzm! Mistrzowski ruch, Ikari Gozen. Już za chwilę czarny kot przejdzie przemianę, a wtedy jego mirakulum będzie moje! Zbyt się pośpieszyłam, przepraszam. Nie jestem godna walczyć u twego boku. Popełniłaś błąd. Ja też je popełniam, ale to nie powód, żeby się poddać. Tylko ty potrafisz mi pomóc. Dlatego cię wybrałam, ale musimy ze sobą współpracować. Zostało mało czasu. Oto nasz plan. Szybko, bo zaraz przejdę przemianę! Miałaś rację, mamo. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Zaczynasz mówić do rzeczy. To dobrze. Nabierz powietrza i celuj w boken. O, szybko się uczysz. Mam dobrych nauczycieli. Wodny smok! Wow. Tutaj, w środku jest pusto. Wiesz, co robić, kotku? Kotaklizm! Biedroneczka, Kiciuś, wiedziałam, że rozwiążecie zagadkę. To było zabezpieczenie na wypadek kradzieży zegarka, ale teraz muszę załatwić ważną sprawę. Nazywam się Królix. W przyszłości walczę w drużynie superbohaterów z Biedronką i Czarnym Kotem. Tą Biedronką i Czarnym Kotem, którymi się staniecie, bo na razie jesteście bardziej Biedroneczką i Czarnym Kiciusiem. W przyszłości jestem bohaterką ostatniej szansy. Wzywaną, gdy wszyscy odniosą porażkę, włącznie z wami dwojgiem. Ej, właśnie wyciągnęliśmy cię z kamienia, więc chyba tobie też się zdarzyła porażka. Tak, albo nie. W sumie to była twoja wina. Albo raczej dopiero będzie. W przyszłości przez przypadek uszkodzisz kotaklizmem moje mirakulum. Dlatego graficzas wyśle mnie do starożytnego Egiptu i uwięzi w kamiennej płycie. Zaraz, jak sobie poradzimy bez mirakulum królika? Masz może zegarek? Mój zegarek? Tak, mój zegarek. Nasz zegarek. Czyli to było mirakulum? Zakamuflowane! Flaw, cofaj wskazówki! Ale ty jesteś... Tak, Minia. Już załapałaś? Jesteś mną, a ja tobą. A dokładnie jestem tobą, kiedy dorośniesz. Wow, ale będę czaderska, jak dorosnę. Chwileczkę, coś mi tu nie gra. Nigdy nie dałam ci, znaczy żadnej z was nigdy nie dałam mirakulum. I jeszcze nam go nie dałaś, Biedroneczko, bo jeszcze się nie zorientowałaś, jaka jestem niesamowita. Ale spokojnie, wreszcie to zauważysz. Będę miała mirakulum, ale super! Flaw, marcheweczka, podładuj akumulatory. To było śniadanie czy obiad? Jaki dzień będzie wczoraj? Czy już jest jutro? Jak nadejdzie pojutrze, to wtedy znowu będzie wczoraj! To mirakulum ma wielką moc. Czemu nie używamy go częściej? Ponieważ podróżowanie w czasie jest bardzo niebezpieczne. Wpływanie na wydarzenia niesie poważne konsekwencje. Ups, muszę też nakarmić Kwami. Ciągle nie rozumiem. Skoro jesteś z przeszłości, to wiesz, jak to wszystko się skończy. Młodsza ty widziała to na własne oczy, a to oznacza, że musisz wiedzieć, jak pokonać graficzasa. Niestety, tyle czasu spędziłam w kamieniu, że niewiele pamiętam, ale moim zdaniem logicznie będzie wysłać graficzasa w przyszłość, żeby pokonali go bohaterowie jego rozmiarów. Ja się tym zajmę. Ekstra! Jedyne, co pamiętam dokładnie, to... Minia musi być przy mnie, gdy go pokonam. Skoro nadal ją pamiętam, musi odegrać ważną rolę. Super! Tym razem nie mam ochoty siedzieć na ławeczce! Świetna robota, imprezowiczu! Teraz wystarczy, że wyślesz do mnie mirakula! Zatańczmy! Hej, chwila, moment! Król Małp też wpadł na naszą imprezkę! Małpi gaz! Smacznego! Żartujesz sobie? Co się tu dzieje? Sorry, uwielbiam zakłócać moce innych. Co?
osłona! Pegasie, teleportuj się tu i znajdź jakiś magnetofon. Przepraszam, obiecuję oddać, jak uratujemy Paryż. Pokonamy go, jeśli nie będzie w stanie przewidzieć naszych kroków. Więc szalejemy! Co wy wyprawiacie? To nonsens! Czarny kocie! Kataklizm! Uwaga! To nie ona! To figura! Spójrz, lalkarka przecież miała różdżkę, pamiętasz? Nowa lalkarka musiała ją zabrać. I pewnie w niej jest Akuma. O! Dobra, kto się bawi w gąski do domu? Grać w klasy też nie chcecie? Dosyć żartów, kocie, to chodzi o małą dziewczynkę. Wiesz, kropeczko, im gorsza nasza sytuacja, tym bardziej mnie zachwycasz. Jak ty to robisz, ha? Ale co? Skoro znaczy coś dla ciebie, jak ty potrafisz mówić mi miłe rzeczy nawet w najgorszej sytuacji? Bardzo ważne rzeczy najtrudniej wypowiedzieć. Kiedy coś jest ważne, to trzeba koniecznie o tym mówić, bezwzględnie. Pracownia na pewno jest tam! Załatwiony! Ale ohyda! To ich na chwilę zatrzyma. Zaczekaj, nie wiemy, co zostaniemy za tymi drzwiami. Nie ma co ryzykować. Szczęśliwy krok! Tekturowa rurka? Co ja niby mam z nią zrobić? Chyba już wiem. Za mną! Ecie, pecie w toalecie. Mam mnóstwo przyjaciół. A ty? Z tobą nikt się nie chce bawić, Biedronko. Zapomniałaś, że mam dobre towarzystwo. Czarnego kota. Serio? Czarny kocie, pokonaj Biedronkę. Co ci odbiło? Ta figura! Zostawiasz mnie tutaj? Powiedzmy, że muszę być w każdej chwili gotowa na skok w czasie i inny plan. Gdybyś nie dała rady... Mua! Mój kotek siedzi sam. To... czarny kot? Dodamy. Czarny kocie! A? Kropeczka? Myślałem, że cię straciłem. O, nawet nie wiesz, jak było mi smutno bez ciebie. Co się z tobą stało? Nie! Nic nie mów! Wszystko zaraz naprawimy. Oczywiście, że wszystko naprawimy. Wreszcie wróciłaś, na pewno teraz chcesz oddać mi Miraculum. Moje Miraculum? Co się z tobą dzieje, kocie? Wybacz, nie chciałem być niegrzeczny, kropeczko. Czy możesz mi oddać swoje Miraculum, proszę? Biały kot się wplątał w niezłe kłopoty. Zostałeś opętany Akumą, kocie. Nie potrzebujesz mojego Miraculum, tylko uwolnienia spod władzy Akumy. Ja ci pomogę. Ratuj mnie. Mój biedny kotek. Powiedz, czy pamiętasz, gdzie ukryła się Akuma? Tutaj, ale już została złamana. Teraz łamiesz nie tylko moje serce, Marinette! Co? Ten film, który wysłałeś moim znajomym, to było coś niewybaczalnego. Feliksowi brakuje ojca, który powstrzymałby... Nie zasługuję na wybaczenie, mamo. Naraziłem ulubionego kuzyna na niebezpieczeństwo. On ma rację. Żadne przeprosiny tutaj nie pomogą. Obym tylko wyciągnął wnioski i wrócił tutaj kiedyś jako lepsza osoba.
Naprawdę mi przykro. Zrobię wszystko, żeby ci to wynagrodzić. I tobie też, wujku. Do widzenia, chłopcze. Felix, stój! Adrian, wracaj! Jeśli czujesz się smutny lub zdenerwowany, zadzwoń, zanim zrobisz coś, czego będziesz żałować. To wielkie szczęście, że mam ciebie. Wybacz, Plak. Gdyby Felix nie zniszczył twojego sera i nie zwinął mi telefonu, to nic takiego by się nie zdarzyło. Ten twój kuzyn może nas odwiedzać, kiedy tylko chce! Wiesz, że moi znajomi nagrali dla mnie filmiki? To naprawdę miłe. Chyba mam niezły pomysł. Piu, 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 piu! Cześć wam! Nie otrzymałem wiadomości od was, ale bardzo mi miło, że pamiętaliście dzisiaj o mnie. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi, o jakich można marzyć. Kocham was, wszystkich. Kocham was. Kocham was. Kocham was. Och, ja też cię kocham, Adrian. Kocham was. Mamo, mam dla ciebie niespodziankę. Ale Gabriel nie chciał mi jej oddać. A po tym wszystkim, co się stało, mój ty mały magiku. Nie wiem, jak ty to robisz, ale zawsze zdobywasz to, czego pragniesz. Weź ją. Teraz jest już twoja. Ale bardzo ci na niej zależało. Po to, żeby dać ją tobie. Zawsze byłeś nimi tak zafascynowany. Tyle razy prosiłeś mnie o historię bliźniaczych obrączek rodziny Graham de Vanille. Cieszę się, że wróciła do naszej rodziny, gdzie jej miejsce. Myli ci się fantazja z rzeczywistością. Nie jesteś Biedronką? Nie, to ona udaje mnie. Nie daj się zmanipulować. Przecież wiesz, że kocham kogoś innego. Słuchaj swego serca. Nie, słuchaj swego rozumu. Jesteś tylko iluzją. Ha! Widzisz, jestem całkiem prawdziwa. Niemożliwe. Nie może być dwóch Biedronek. Widocznie to fanka Biedronki pod władzą Akumy Władcy Ciem. Nie nabieraj się na to! Kropeczko, nie! Musimy walczyć ze złoczyńcą, nie pora na odpoczynek. To Biedronka, jaką znam. A nie wierzę, że dałeś się nabrać. Dobra, masz rację. Nie jestem prawdziwą Biedronką. Nie masz szans, żebym pozwoliła ci zniszczyć moje kolczyki. Co? Dlaczego ona... Założymy się? Twój ruch, czarny kocie. Kota? Nie, tylko nie kolczyki. A! Witaj, Majuro. Ha? Majura? Wygląda jak prawdziwa. Nie wszystko jest takie, jak się na początku wydaje. Ale ta Biedronka nie jest iluzją ani ofiarą Akumy. Aha, to jest emo-potwór. Ale jest o wiele lepsza niż wszystkie do tej pory. Idealna. Nie ma w niej nic z potwora. Przepraszam, ale powinieneś wiedzieć. Nie jestem tak idealna jak ona. I kocham cię taką, jaka jesteś. Mam pomysł, gdzie jest Amok. Patrz, co trzyma Majura. Za wszelką cenę odbierz im Miracula. Nie daj się zatrzymać. Wow. Pokażę ci prawdziwy. Szczęśliwy traf! Okej, na pewno jesteś tą prawdziwą. Hej, pomocy! Utknąłem! Natalie? Nuru, dlaczego mnie nie zbudziłeś? Nie miałem odwagi, panie. Tak smacznie sobie spałeś. Majura traci siły. Mamy szansę ją pokonać i sprawdzić, kto jest pod maską. Zatkaj uszy! Nie! Mistrzu Fu, potrzebuję pomocy! Panienka ma bardzo ładny kostium, ale czy aby odpowiedni do tego miejsca? O,
zapomniałam o przemianie zwrotnej. Ech, nikt mnie nie śledził, mistrzu. Biedronko, jeśli chcesz się przejechać na karuzeli, wybierz swojego ulubionego konika. Kiedy misja się zakończy, odzyskasz Mirakulum i przyniesiesz je do mnie. Daj mi moje Mirakulum, Biedronko! Czekam tu na ciebie! Smok? Jesteś pewna? Tak, oczywiście. Mój drogi strażniku, jakże miło nareszcie się z tobą spotkać! Myślałam, że nie możesz powierzyć mi już nigdy Mirakulum, skoro Władca Ciem zna moją tożsamość. Nagła sytuacja. Potrzebuję teraz twojego talentu. Tak? Wysuwaj pazury! Nie patrz na mnie. Muszę się przemienić. I posilić kwami. Chowaj kropki. Mam nadzieję, że nie przerwałam wam niczego z tym chłopcem. Faktycznie zjawiłaś się ciut niespodziewanie. Miło znowu cię widzieć, Kagami-san. Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy. Mnie również miło, Longsama. Ten chłopak jest sławny, prawda? Na pewno złamiesz wiele serc. Nie chcę skrzywdzić tylko jednej osoby. Marinette. To jest jedyna moja przyjaciółka. Ale jesteśmy z Adrienem dla siebie stworzeni z jednej gliny. Nie zapomnę o nim nawet przez wzgląd na przyjaźń. Czasami wybory są takie trudne. Przed nami teraz misja. Long, wywołaj burzę! Tiki Krapun! Nie masz ze mną szans, staruszku. A Biedronka tym razem cię nie obroni. Zdradź mi, kim są naprawdę Biedronka i Czarny Kot. Nigdy. Więc pomóż mi zdobyć ich Mirakula, a nie zrobię ci krzywdy. Niczego ode mnie nie uzyskasz. Wave? To zbyt niebezpieczne, mistrzu. Jesteś na to za stary. Załóż skorupę. No? Bardzo imponujące. Osłona! Czas jest moim sprzymierzeńcem, ty szalony dziadku. Wystarczy, że poczekam na twoją przemianę. Moje moce nie są już zależne od czasu, jak twoje. Najwyraźniej nadal niewiele wiesz o Mirakulach, Władco Ciem. Wiem dość, by cię pokonać. Nadchodzi koniec superbohaterów. Sporo gadasz, ale na razie nic nie osiągnąłeś. Zniszczenie ciebie będzie moim największym osiągnięciem. Ależ nic! Nic już nie możesz zrobić! Mój plan był doskonały! Nigdy mnie nie pokonasz! Nie mogę nic wymyślić! Skup się, na pewno dasz radę. Przepraszam, jestem do niczego! Gdybym nie zapomniała o transformacji, kiedy szłam oddać Mirakulum! Proszę cię, przestań! Władca Ciem nie uwięziłby mistrza Fu i nie zabrałby szkatułki z Mirakulami! Jestem najgorszą ze wszystkich Biedronek! Biedronko, jesteś najlepszą opiekunką Mirakulum. Popełniasz błędy jak każdy. Najważniejsze, żeby je naprawiać. I zawsze w jakiś cudowny sposób wiesz, jak to zrobić, prawda? Ale ja nie wiem, co teraz robić. Trzymasz wszystkie klucze, Biedronko. Opiekuj się nimi. Będziesz najwspanialszym strażnikiem na świecie. Co? Ja, Wang Fu, zrzekam się imienia i szkatułki z Mirakulami na rzecz nowej strażniczki, Biedronki. Nie! Mistrzu! Nie! To moja szkatułka z Mirakulami! Moja! Ja jestem strażniczką i królową! Władco Ciem! Każ im oddać szkatułkę! A było już tak blisko! Ja się nimi zajmę! Ty odzyskaj szkatułkę! Wybacz, ale to chyba należy teraz do mnie. I tak nie potrzebuję tych beznadziejnych Mirakulów. Potrzebuję tylko królowej pszczół. Zresztą jesteś do niczego. Cały Paryż jest do niczego. Polecę do Nowego Jorku z mamusią. I tam będę najwspanialszą królową pszczół. I sama będę tam ratować świat. Bez ciebie i tych twoich bezsensownie wybranych przyjaciół. Totalnie bezsensownie.
Przykro mi, Chloe, ale nie mogę na to pozwolić. Tak? A więc w takim razie nie jestem od teraz twoją fanką. Już cię nawet nie lubię. I właśnie, że wyjadę z mamusią, bo nie zasługujesz na to, żeby oddychać tym samym powietrzem, co ja.